Krążą informacje, że sąd w Myślibożu zostanie zlikwidowany w związku z podpisaniem listy przez ministra Gowina. Czy to prawda? Panie redaktor, z informacji, które my posiadamy i którymi ja się do tej pory też interesowałem, ostatni projekt rozporządzenia, który był dostępny na stronach internetowych ministerstwa i który to został podpisany przez ministra Gowina, zakładał jasną informację, że sąd rejonowy w Myślibożu pozostaje sądem rejonowym w Myślibożu, natomiast były wymienione sądy, które ulegały likwidacji z nazwy, czyli nie pozostały sądami rejonowymi i wymieniony został tam sąd w Choszcznie. Więc możemy zakładać, że ta informacja jest wiarygodna i sąd rejonowy w Myślibożu będzie funkcjonował na tych samych zasadach, na których funkcjonował do tej pory. A proszę zdementować czy potwierdzić informację, że zespół szkół w Spolnicy zostanie zlikwidowany? Panie rektor, dementuję tą informację i potwierdzam, że nie jest ona prawdziwa. Fakt, który miał miejsce i co jest prawdą, jest na razie tylko jeden. Mamy podjętą przez samorząd gminy Dębno uchwałę, która to uchwałę Rady Gminy, z której to wynika, że burmistrz został umocowany do wypowiedzenia porozumienia dotychczas zawartego z powiatem myśliborskim. Ja ze swojej strony uczestniczyłem w spotkaniach i w rozmowach poświęconych tematowi oświaty i w powiecie, i w Dębnie, jako gminie. I co możemy dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj możemy powiedzieć to, że z mojej strony zapytałem pana burmistrza już po podjęciu tej uchwały, jakie to kroki zamierza on podjąć, o jakim terminie jest mowa, jakie warunki będą wypowiedziane, czy faktycznie całe porozumienie, czy może tylko jakaś część, tak żebyśmy mogli do tego tematu się przygotować, żeby nie być zaskoczonym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sytuacja demograficzna naszego powiatu ulega takim zmianom, że ubywa dzieci. Czy to mówimy o szkołach podstawowych, gimnazjalnych, czy ponadgimnazjalnych. Przez najbliższy okres czasu, bodajże 7 do 9 lat, będzie coraz to mniej uczniów. Więc każdy, analizując sytuację oświatową, zastanawia się, jak dopasować się do nadchodzącej rzeczywistości. Więc gdyby doszło do takiej sytuacji, że powiat nie prowadziłby gimnazjum w Smolnicy, i które to wchodzi w skład zespołu szkół, o którym pani wspomniała, no to mielibyśmy trudną sytuację, czy jesteśmy w stanie utrzymać tak wielki budynek z tak małą ilością uczniów. I tą dyskusję będziemy prowadzić. Na tej sali w powiecie, na niejednej komisji, na niejednej sesji pojawiały już się informacje, że powiat jest przygotowany do takiej sytuacji, że już w poprzednich kadencjach analizowano taką sytuację, że przygotowano możliwość utworzenia innej jednostki, również finansowanej z subwencji oświatowej, która to mogłaby pokryć i utrzymać tak wielki budynek, jednocześnie bardzo wpisany w historię naszego powiatu i miejscowości. I tutaj z mojej strony padały też deklaracje w stosunku do nauczycieli, do kadry, że nikt nie zostanie sam i że będziemy wspólnie podejmować takie działania, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś straci pracę. To jest jedno i to jest pewne. Natomiast dzisiaj nie mówimy o tym, że będzie likwidowana ta szkoła czy inna, czy będzie likwidowany zespół, bo to jest nieprawda. Dzisiaj mamy tylko jedną informację. Próba już dyskusji na dokumentach, czyli wypowiedzenia porozumienia, które regulowało kwestię finansową i remontową dwóch szkół, czyli prowadzenia gimnazjum w zespole szkół ponadgimnazjalnych. I tą umowę podpisały dwa samorządy, samorząd gminy Dębno i powiat myśliborski. Myślę, że z chwilą, kiedy doprecyzujemy to stanowisko z panem burmistrzem, to powinniśmy wrócić do tematu i przedstawić sprawę bardzo rzeczowo i klarownie, jakie będą kolejne kroki i czy będziemy w ogóle takie decyzje podejmować.